Rdzeń kręgowy jest odpowiedzialny za kontrolę i koordynację dowolnych ruchów mięśni, ale nie tylko. Nerwy, które się z nim łączą, umożliwiają nam odczuwanie bólu, poruszanie kończynami czy kontrolę pracy narządów wewnętrznych. Zacznijmy od omówienia ogólnej anatomii rdzenia kręgowego oraz nerwów rdzeniowych, aby zrozumieć, w jaki sposób pozwalają na pełnienie taktycznych funkcji. Ogólna budowa rdzenia kręgowego. Jak już wiesz z poprzednich nagrań, rdzeń kręgowy i mózgowy opisywane są wspólnie jako centralny układ nerwowy. Jest on ściśle połączony z obwodowym układem nerwowym, którego ważnymi elementami anatomicznymi są nerwy rdzeniowe. Mówimy więc dosłownie o rdzeniu kręgowym i nerwach rdzeniowych jako dwóch różnych systemach, które, o czym należy pamiętać, są ze sobą ściśle powiązane. Na początku ważne jest, abyśmy zrozumieli, jakie struktury anatomiczne wyznaczają umowną granicę rdzenia kręgowego. Na ekranie widzisz teraz szkielet osiowy. Aby ułatwić oglądanie, pozbędziemy się kości klatki piersiowej, pozostawiając jedynie kości czaszki i kręgosłupa. To właśnie te elementy stanowią kostną ochronę centralnego układu nerwowego. Jak być może już wiesz, sam kręgosłup podzielony jest na odcinki szyjny, piersiowy, lędźwiowy, krzyżowy oraz guziczny. Gdy czytasz opis badania, na przykład rezonansu magnetycznego, to znajdziesz tam określenia typu tylno-lewoboczna przepuklina jądra miażdżystego bez cech ucisku korzenia S1. Litera S odnosi się do odcinka krzyżowego od sakral. Litera C odnosi się do odcinka szyjnego od cervical. Skrót T lub TH odnosi się do odcinka piersiowego od thoracic. Literą L opisuje się kręgosłup lędźwiowy, a skrót CO odnosi się do odcinka guzicznego. Cyfry przyporządkowane są do poszczególnych kręgów danego odcinka kręgosłupa, a w przypadku kości krzyżowej do jej segmentów. Sam rdzeń kręgowy umownie rozpoczyna się na wysokości górnego brzegu kręgu C1, nieco powyżej odejścia włókien pierwszego nerwu rdzeniowego. Umownie, ponieważ z anatomicznego punktu widzenia brak jest rzeczywistej granicy pomiędzy rdzeniem kręgowym a rdzeniem przedłużonym. Rdzeń, który ma kształt walca, ciągnie się aż do poziomu krążka międzykręgowego położonego między kręgami L1 i L2. Tam zwęża się, tworząc stożek rdzeniowy. W ogólnym obrazie rdzenia kręgowego wyróżniamy również jego zgrubienia i krzywizny. Jak wspomniałem wcześniej, przyjmuje on kształt walca, który spłaszczony jest w kierunku przedniotylnym. Dopasowany w swym przebiegu do krzywizn kręgosłupa, rdzeń kręgowy tworzy dwie krzywizny. Szyjną, która tak jak lordoza szyjna skierowana jest wypukłością do przodu, i piersiową, która jak kifoza piersiowa skierowana jest wypukłością do tyłu. Ze względu na mięśnie kończyn górnych i dolnych potrzebne są w rdzeniu kręgowym dodatkowo neurony, które nimi sterują. Właśnie dlatego, aby pomieścić te dodatkowe motoneurony, bo tak będziemy je nazywać, rdzeń kręgowy posiada dwa zgrubienia. Zgrubienie szyjne i zgrubienie lędźwiowe. Zgrubienie szyjne leży w kanale kręgowym na poziomie od C3 do TH1. Zgrubienie lędźwiowe rozpoczyna się na poziomie od TH10 i biegnie do poziomu L1. Na powierzchni rdzenia kręgowego można znaleźć podłużne bruzdy, które dzielą go na 6 sznurów, po 3 w każdej połówce. W części brzusznej wzdłuż rdzenia przebiega szczelina pośrodkowa przednia. Przemieszczając się dobocznie, po obu stronach szczeliny pośrodkowej przedniej znajduje się symetryczne pole korzeniowe przednie, nazywane bruzdą przednioboczną lub bruzdą brzusznoboczną. Jest to miejsce, skąd wychodzą nici korzeni brzusznych, które w dalszym przebiegu współtworzą nerwy rdzeniowe. Przestrzeń pomiędzy szczeliną pośrodkową przednią a bruzdą przednioboczną nazywana jest sznurem przednim i stanowi pasmo istoty białej. W części grzbietowej rdzenia kręgowego odpowiednikiem szczeliny pośrodkowej przedniej jest bruzda pośrodkowa tylna.
Miejsce, z którym łączą się nici korzeni grzbietowych, tworzy pole korzeniowe tylne, w którym zaznaczona jest bruzda boczna tylna. Bruzda pośrodkowa tylna i bruzda boczna tylna wyznacza przestrzeń, która nosi nazwę sznur tylny. Sznur tylny w odcinku szyjnym i górnych segmentach piersiowych podzielony jest na dwa pęczki. Ich granicę wyznacza tak zwana bruzda pośrednia tylna lub inna nazwa bruzda pośrednia grzbietowa. Przyśrodkowo od bruzdy pośredniej grzbietowej położony jest pęczek smukły. Bocznie od bruzdy pośredniej grzbietowej leży pęczek klinowaty. Ostatnią strukturą opisywaną na powierzchni rdzenia kręgowego jest sznur boczny, którego granice wyznaczają bruzdy boczna przednia i bruzda boczna tylna. Podsumowując, jeśli patrzymy na połówkę rdzenia kręgowego od strony brzusznej, czyli od przodu, i przemieszczamy się do strony grzbietowej, czyli do tyłu, to na jego powierzchni wyróżniamy następujące struktury. Szczelinę pośrodkową przednią. Sznur przedni. Pole korzeniowe przednie wraz z bruzdą przednioboczną. Sznur boczny. Pole korzeniowe tylne wraz z bruzdą boczną tylną. Sznur tylny. Pęczek klinowaty. Bruzdę pośrednią grzbietową. Pęczek smukły. Bruzdę pośrodkową tylną. Przekrój poprzeczny przez rdzeń kręgowy. Znasz już podstawowe pojęcia związane z budową zewnętrzną rdzenia kręgowego. Przeanalizujmy teraz schemat jego budowy na przekroju poprzecznym. W przekroju poprzecznym rdzenia kręgowego można zauważyć istotę białą, ułożoną wokół obszaru istoty szarej, przypominającego kształtem motyla. W skład istoty białej wchodzą włókna nerwowe otoczone osłonką mielinową, czyli aksony, które tworzą szlaki nerwowe wstępujące do mózgu i zstępujące z niego. Omówione bruzdy i szczeliny rdzenia kręgowego penetrują istotę białą z zewnątrz. Jest to szczególnie widoczne w przypadku najgłębszej szczeliny, czyli szczeliny pośrodkowej przedniej. Dzieli ona rdzeń kręgowy prawie całkowicie na prawą i lewą połowę wraz z bruzdą pośrodkową tylną i przegrodą pośrodkową tylną. W środku tych połówek znajduje się wąski kanał centralny. W obrębie pojedynczej połowy rdzenia istotę szarą można podzielić na trzy słupy – przedni, boczny i tylny, które na przekroju poprzecznym tworzą rogi. Róg grzbietowy, nazywany również rogiem tylnym, zawiera neurony odbierające informacje somatyczne z ciała, które są następnie przekazywane drogami wstępującymi do mózgu. Róg brzuszny, nazywany również rogiem przednim, zawiera głównie neurony ruchowe, które wychodzą z rdzenia kręgowego, aby zaopatrzyć mięśnie szkieletowe. Pomiędzy rogiem przednim i tylnym znajduje się istota szara pośrednia, łącząca istotę szarą obu bocznych połówek rdzenia kręgowego. Otacza ona również kanał centralny. Na wysokości kręgosłupa piersiowego istota szara pośrednia w części bocznej, nazywanej zresztą istotą szarą pośrednioboczną, rozrasta się, tworząc róg boczny. Jest to miejsce, w którym znajdują się ciała komórek układu autonomicznego. Skoro już masz podstawowe wyobrażenie na temat przekroju poprzecznego rdzenia kręgowego, możemy przejść do opisu korzeni nerwowych i nerwu rdzeniowego. Korzenie nerwowe wychodzą z rdzenia kręgowego nie jako w pełni ukształtowane korzenie, lecz jako nici korzeniowe. Być może osoba mówiąca o zapaleniu korzonków ma właśnie na myśli nici korzeniowe, jednak słowo korzonki nie jest właściwym terminem anatomicznym, a rozpoznanie zapalenia korzonków funkcjonuje wyłącznie w języku potocznym. Istnieją nici korzeniowe grzbietowe, tylne, które składają się z neuronów czuciowych,
przenoszących impulsy z ciała i jego otoczenia do centralnego układu nerwowego. Są też nici korzeniowe brzuszne, przednie, które składają się z neuronów ruchowych, przenoszących impulsy z centralnego układu nerwowego do mięśni. Po odłączeniu się od rdzenia kręgowego nici korzeniowe tworzą korzenie grzbietowy i brzuszny, które na wysokości otworu międzykręgowego wspólnie tworzą nerw rdzeniowy. Nerwy rdzeniowe są więc połączeniami korzeni nerwowych brzusznych i grzbietowych. Termin nerw rdzeniowy odnosi się ściśle tylko do krótkiego odcinka struktury nerwowej, która powstała po połączeniu korzeni przed powstaniem kolejnych rozgałęzień. Ten odcinek, nerw rdzeniowy właściwy, leży w otworze międzykręgowym. Czasami błędnie nazywa się go w cudzysłowie korzeniem nerwowym. Istnieje 31 par nerwów rdzeniowych. 8 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, 5 krzyżowych i 1 ogonowy. Skróty C, T, L, S i C, O z odpowiednimi cyframi są powszechnie stosowane do oznaczania poszczególnych nerwów jako indywidualne, w cudzysłowie, korzenie nerwowe. Jak już wiesz, grzbietowe i brzuszne korzenie nerwowe utworzone z licznych nici korzeniowych wspólnie tworzą pień nerwu rdzeniowego. Na tym etapie dochodzi do wymieszania nerwowych włókien czuciowych i ruchowych. Następnie mieszany nerw rdzeniowy dzieli się na 4 główne rodzaje gałęzi. Gałąź brzuszną, grzbietową, gałęzie łączące, gałąź oponową. O tych wszystkich gałęziach i ich udziale w patogenezie rwy kulszowej porozmawiamy w module dedykowanym dla rdzenia kręgowego.